Witam Was, moi kochani, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na filmie zrobimy sobie pierwsze uzupełnianie kolekcji FIFA 365 2018 Metal Cards. Jednak najpierw, zanim przejdziemy do wkładania blaszek, chciałbym Wam opowiedzieć o pewnej sprawie. Jak wiecie, w środku na checkliście jest podane, ile w sumie jest kart. Razem z logiem każdego zespołu w sumie jest 12 kart, czyli wychodzi 276 kart ogółem. Policzyłem wszystkie strony, no i wyszło mi tak, że można wkładać zespoły tylko na jednej stronie. Nie trzeba tutaj pchać je z drugiej strony. Idealnie to pasuje. No i na samym końcu zostaje kilka wolnych miejsc na karty limitowane. Jak na razie są dwie. Zobaczymy, czy będzie coś więcej. No i teraz, moi kochani, kolejna rzecz. Ja już otwierałem w sumie dwa boksy. Jeden prawie cały na filmie, na kilku filmach w sumie. No a drugiego boksa, jak widzieliście na jednym filmiku, razem z córeczką sobie poza kamerką otworzyłem. I co się okazało? W sumie ponad było do zebrania w tych saszetkach ponad 200 kart, bo ja jeszcze 4 saszetki luzem oprócz tych dwóch boksów otworzyłem. Więc 208 kart było do zebrania. I powiem Wam, że powtórek w sumie jest tyle. 8 kart powtórkowych. Sami zobaczycie, jak będę wkładał do albumu. Tak więc zaczynamy, moi kochani. Mam nadzieję, że pomimo tego odblasku światła jakoś to fajnie pójdzie. I zaczynamy. Mamy tutaj logo Olympiakosu, czyli na sam początek. Dalej mamy bramkarza. I jest to pierwsza powtórka. Jak widzicie, już go mam tutaj. Czyli odkładamy na boczek. Dalej mamy trójkę. Czyli tutaj to wejdzie. Siódemka. W to miejsce. Ósemka, dziewiątka, dziesiątka, jedenastka i numer 12. Czyli na dobrą sprawę brakują tylko dwie karty Olympiakosu. Kolejny zespół to Boca Juniors. I mamy tutaj czternastka, czyli bramkarz. Dalej piętnastka, czyli na razie nie ma loga. 22 wejdzie nam tutaj. No i 23 już mamy. Czyli jest to druga powtórka. I 24. Czyli tutaj brakują 3 blaszki. W sumie na tej stronie 5. Dalej mamy zespół Palmeiras. Loga nie ma. Zaczynamy od bramkarza. 26. 27. 34 będzie tutaj. 35. I to jest na tyle tego zespołu. Czyli tutaj 4 blaszki brakują. Lecimy teraz z Atletico Nacional. Numerek 38. 39. 46 będzie tutaj i 47. Tego zespołu w sumie też 4 blaszki będą nam brakować. Przechodzimy do kolejnego zespołu, czyli Manchester United. Zaczynamy od loga.
bramkarz. 52, czyli to jest powtórka. To jest trzecia blaszka, która się powtarza. Następnie mamy 58 i 59. Czyli z Manchester United 4 blaszki brakują. Zespół Atletico Madryt. Bramkarz Oblak. Jest to numer 62, czyli następny zaraz zawodnik 63. 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli to jest powtórka. Gabi jest na powtórce, czwarta blaszka. 71 i 72. Czyli ten zespół w sumie tutaj brakuje 5 kart. Nie, może to przesuniemy w tą stronę. O, teraz będzie troszeczkę lepiej. Czyli Atletico mamy załatwione. Teraz przechodzimy do Barcelony. Ter Stegen jest tutaj, czyli powtórka, piąta karta. 75, 77, 78 jest, 79, 81, 2, 82. I 83 Neymar. Czyli Barcelony 4 karty brakują. Dalej mamy zespół Realu. Zaczynamy od loga. Bramkarz w tym jednym boksie się trafił podwójnie. Czyli szósta blaszka, która się powtarza. Dalej mamy Marcelo 90. Dwa. Cross. 93. No i 95 to jest Gareth Bale, którego tutaj też już mam. Siódma powtarzająca się blaszka. Paris Saint-Germain. Zaczynamy od loga. Logo ma numer 97. 103 jest tutaj. 103 i 107 się powtarza dwa razy, bo jest to Ben Arfa. 103, 4, 5, 6, 7. I Cavani na sam koniec. 5 blaszek brakuje. Teraz Bayern. Logo. Bramkarz. I Coman 120, czyli na sam koniec. Z Bayernu brakują również 4 blaszki. Borussia Dortmund. Loga nie ma, jest za to bramkarz. No i tutaj Dembele 131, 9, 31. I na sam koniec jeszcze Aubameyang. Czyli 5 kart brakuje. Teraz Ferencvaros. Z Ferencvarosu mamy logo. Bramkarza 134, 137, 143. Czyli tego zespołu również 5 blaszek brakuje. Teraz Juventus. Buffon. Dalej. Rugani, Kedira,
Mandzukic. I na sam koniec będzie jeszcze wkładany Dybala. Teraz Roma. Logo. Bramkarz. De Rossi 163 i Dzeko 167. Czyli cztery zespoły, cztery blaszki Juventusu i cztery Romy brakują. Przechodzimy do Klub Ameryka. Bramkarz 170. Peralta 179 i tutaj 180. Cztery karty brakują. Dalej mamy Feyenoord. No i jest to jeden z takich zespołów, gdzie już mam większość kart. Brakują tylko trzy blaszki. Piszcie, moi kochani, również pod filmem w komentarzach, kogo myślicie najszybciej zbiorę. Jaki zespół? Teraz przechodzimy do Legii. No i popatrzcie, co się dzieje z Legią. No coś cudownego, patrzcie. Jedna karta brakuje Legii i jest komplet. Dalej mamy Benfica. 213. I z Benfiki jest identyczna sprawa. Jedna blaszka brakuje. Dalej mamy Spartaka. Bramkarz. Kutepow. 27. No tutaj też nie ma źle. Tylko dwie blaszki brakują. Logo i tutaj jakiś zawodnik. Argentyna. Bramkarz. No i z Argentyny podobnie, też tylko dwie blaszki brakują. Kamerun. Logo. Bramkarz. I tutaj również dwa braki. Teraz Anglia. Anglii również jest dość dużo kart, jak widzicie. I też tylko dwa braki. No i Niemcy zostały nam tutaj. Czyli w sumie te zespoły narodowe nawet się składają. Niemców również brakuje dwóch. No i tutaj mam jeszcze dwie karty limitowane. Czyli tak jak mówiłem, moi kochani, 8 powtórek z dwóch boksów plus 4 saszetki. Czyli tak praktycznie, bo nawet już nie pamiętam, co tam trafiłem w tych czterech saszetkach, mogło być tak, że tylko się mi dwie powtórki trafiły, bo były w tym jednym boksie dwóch zawodników. Navasów było i Ben Arfy. Więc jest pięknie, moi drodzy. Jeszcze raz tak na szybciutko przelecimy. Teraz pod światło dam. Będziecie mogli lepiej zobaczyć. Czyli 200 kart już jest w środku, a w sumie jest 200 chyba 76. 76 kart brakuje już tylko. Naprawdę jest mega sprawnie to zebrane. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Będę robił jeszcze jakieś pojedynki. Tak więc, moi kochani, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.